Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zagram sobie, przynajmniej spróbuję, zestreamować symulator. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie. Zapraszam Was serdecznie na podróż. Dzisiaj będziemy podróżować, moi kochani, z Garmisch-Partenkirchen do Leithen. Moi drodzy, spróbujemy dojechać i zobaczymy, czy wszystko będzie ok. Witam Łuki Mąka, pozdrawiam serdecznie. Na czaciku będę się starał tutaj ten czat jakoś tutaj, prawda, czytać podczas jazdy, żeby się tylko nie wykoleić. Stacja mikrofonia, serdecznie witam Was również. Dzisiaj nietypowy stream dla mnie, także trzymajcie kciuki. Pierwszy mój streamik z symulatorka. Mam nadzieję, że się wszystko uda i gdzieś dojedziemy, chociaż kawałek. Mam taką cichą nadzieję. Piszcie co u Was, ja będę starał się, prawda, w ferworze obsługi kolei tutaj do Was mówić i z Wami rozmawiać, prawda, moi drodzy. O, dzięki. Za chwilę ruszymy. No ja na razie najlepiej obsługuję tutaj w tym symulatorze. W tym symulatorze najlepiej obsługuję na razie elektryczną maszynkę, więc nią pojedziemy. Jest to pasażerski skład. No i tak jak mówię, Garmisch-Partenkirchen, moi drodzy, będziemy tutaj mieli. Niestety nie mam polskich tras w tym symulatorze, ale będę je szukał z czasem. I to jest jazda dowolna, moi drodzy, bo jest też tryb kariery, o którym mówiłem. Jest tryb kariery, tam się robi poszczególne zadania, które mamy narzucone z góry, ale możemy zrobić szybką jazdę i taką szybką jazdę właśnie dzisiaj ja dla Was postanowiłem zrobić na streamie. Nie wiem, ile mi zajmie podróżowanie do miejsca docelowego na razie, bo dopiero wczytuję tę trasę, także też jestem podekscytowany. Tak jak Wy, pokażę Wam, jak tutaj się poruszać w tym symulatorku. O, i już mamy nasz symulator włączony. Jesteśmy w pięknej kolejce. O, zaraz wam pokażę pociąg, którym będziemy jechać. Już wam pokażę. Tutaj mamy peron oczywiście. Aha, to jest dalsza kamera, to muszę tutaj to jest kamerka. Zaraz tutaj muszę przełączyć kamereczkę, żeby Wam pokazać tą kolejeczkę. Aj, coś mi się tutaj nie chce przełączyć kamerka. To jest niby zewnętrzna kamera, ale jakoś mi się tutaj dzisiaj... Jest. Pójdziemy trochę na peron. Oj, coś mi dzisiaj płata figle. W każdym razie tak. Mamy światło zielone, więc będziemy ruszać. Moi drodzy, jak to mówią, jak to ktoś powiedział, do śpierdzielenia robota czeka. Musimy ruszyć, bo będziemy mieć spóźnienie, ale jakoś tym się na razie nie przejmuję, bo to moja pierwsza jazda. Moi drodzy, niemieckie trasy, tak, są niemieckie i są angielskie. I teraz tak, musimy nastawić nasz wspaniały pociąg, żeby jechał nam do przodu, więc robimy to tutaj, jak widzicie. Musimy teraz, co musimy? No musimy ruszyć po prostu. A, jeszcze jedna rzecz. Musimy wpuścić pasażerów, moi kochani, i to też zrobimy. Drzwi się teraz otworzyły. Nie wiem, czemu nie chce mi się przełączyć na kamerkę. O, to jest nasz pociąg. Widzicie go ze stacji. Znaczy, nasz stoi tam dalej, teraz wjechał następny. Tak wygląda Garmisch-Partenkirchen. Widzimy góry, fajna sceneria. Moi drodzy, teraz tutaj... O, właśnie, gdzieś tutaj powinniśmy widzieć co... O, widzimy przejeżdżającą kolejkę właśnie, a my zaraz ruszamy w trasę. Już zmieniamy tutaj na naszą kabinkę i będziemy ruszać. Mamy semafor gotowy do odjazdu, więc pozostaje nam tak. Oczywiście wycieraczek dzisiaj nie używamy, bo jest ładna pogoda. Rzekłoby się, zaje fajna, zamknęły nam się drzwi, jak słyszeliście, więc po prostu będziemy, hej, witam, witam serdecznie, Blind Walkers, i ruszamy teraz, moi drodzy,
Będziemy ruszać pomalutku, po cichutku. Będziemy pomalutku ruszać. Rozpędzamy się pięknie, ładnie. Tutaj mamy semaforek, jak najbardziej nas wpuścił. I tutaj mamy obraz trasy na dole. Mamy tutaj obraz trasy, który tutaj mamy. Tutaj te żółte oznacza, jaką możemy jechać prędkością, prawda? I musimy jej pilnować, bo... Bo naliczą nam karę po prostu za... Tutaj jest licznik w ogóle punktów u góry, się pojawia. Jak będą kary, to zaraz nam minus skacze, więc na razie mogę jechać. Tutaj się wyświetla pod spodem, ponad prędkością, takie kółeczko tutaj. Tutaj nam się wyświetla, ile możemy jechać, czyli mogę jeszcze troszeczkę przyspieszyć. I mijamy piękne widoki. Ruszamy. O, i widzicie, troszeczkę przegiąłem z prędkością, muszę zwolnić, bo niestety są mi naliczane już kary. O. I jedziemy, moi kochani. Tutaj mogę 60, to mogę jeszcze troszeczkę dopalić nasz pociąg. Nawet jeszcze. Jedziemy pod górkę, jak widzicie, bo ta linia się zrobiła pochyła, to znaczy, że jedziemy pod górkę. I to jest bardzo fajnie odwzorowane tutaj. Zrobimy sobie na Konstans i wam pokażę naszą maszynę. To nasza maszynka właśnie jedzie. Pięknie tutaj, ładnie. Widzicie naszą maszyneczkę, jak ładnie tutaj sobie jedzie. Prawda? Tutaj mamy widok z boku. Możemy się trochę odsunąć. Prawda? I jedziemy sobie. Troszeczkę przyspieszę. Troszeczkę przyspieszymy, bo jednak zależy nam na planowym dojeździe do tras. I mamy piękne widoki. Prawda, że piękne? Powiedzcie sami. Widzicie, jak dobrze ustawimy sobie współczynnik prędkości, to nie musimy się troszeczkę na nich tutaj za bardzo skupiać, tylko trzeba po prostu to wyczuć, tak? Tutaj mamy hamulec, ten niebieski taki, co jest napisane release, to jest hamulec. No i tak, cóż, podróżujemy właśnie po tej linii tutaj, jak widzimy, się górka kończy. Zaraz będziemy jechać po równym i zobaczycie, że pociąg zacznie się inaczej prędkość zachowywać tutaj. Ale mamy 60 cały czas, więc spokojnie na tej prędkości możemy sobie pojeździć. Mamy tutaj nasz tutaj, prawda, semafory, prawda, dajemy znak. I cóż, mamy przełączanie kabin. Zaraz wam to pokażę. Przejdziemy sobie do kabiny i przełączymy się na kabinę z tyłu. Teraz jestem w drugiej kabinie z tyłu pociągu i widzimy to, co jest z tyłu, ale bez przesady. Zobaczmy, co jest na froncie. I piękne widoki mamy na piękne góry. Scenery są tu pięknie zrobione. Ja mam, co prawda, na razie na próbę ustawiłem najmniejszą ilość detali, więc jest to troszeczkę takie, może dla niektórych słabe, ale ja uważam, że nie ma tragedii. Cały czas możemy jechać 60, więc spokojnie możemy sobie tą prędkość utrzymywać.
Tak, moi kochani, pierwszy mój streaming z gierki, jestem ciekaw, jakie macie wrażenia. Fajna, ta jest ciuszcza fajna, jak zacznę jeździć parowozami, to też będzie fajnie, bo te parowozy też są tutaj fajne. Tylko na razie ich jeszcze nie opanowałem na tyle, żeby móc swobodnie nimi jeździć. Na razie robię misje w tej grze kariery, ale te kariery też pokażę w streamach, także nie ma problemu. I jedziemy sobie spokojnie. Zobaczmy sobie. O. Pięknie. Śmigamy tutaj, prawda? Sobie do stacji docelowej. I widzicie, jak dobrze ustawimy sobie, to nie musimy się przejmować tą prędkością, bo ona automatycznie, nasz pociąg się będzie tutaj zachowywał fajnie. I już widzicie, troszeczkę się nam sprostowało, więc troszeczkę przyspieszamy, ale to są minimalne prędkości, więc na razie się tym nie przejmuję. Widzicie, w szybkiej jeździe, tak jak teraz jedziemy dzisiaj, moi kochani, to powiem wam tak, jest różnica, bo tutaj jak pojawia się komunikat, czy za mocno zaciągniemy hamulec, czy za mocno przyspieszymy, to automatycznie nam tutaj punkty lecą tym takim tutaj kolorowym kółeczku takim, tak? Na tym kółeczkiem nam się pojawia, ile jest kary, ale to widzę jest tylko w trybie kariery. Jak mamy karierę, bo to potem idzie na Steama i potem będzie można, prawda, się porównywać z innymi graczami. Także myślę, że tutaj mamy, no i mamy ładny las. Tutaj jakiś domek. I jedziemy sobie, śmigamy. Póki możemy jechać tak szybko, to możemy, to sobie jedziemy. I przełączymy się może na kamerkę dojazdową. I piękny nasz pociąg, widzicie teraz, moi kochani. Jak pięknie nasz pociąg wygląda. Możemy się przybliżyć do niego. O, tak nasz wygląda pięknie. Tutaj siedzi kraker. Widzicie, za sterami mam nawet. No, niebieską koszulkę mam nawet. No, proszę. O, i pojechał. Pojechaliśmy. Pojechaliśmy. No i tutaj właśnie już nam pociąg pojechał. O, i jedziemy dalej. Ta kamerka jest fajna, na razie możemy z niej skorzystać, bo nie musimy się tutaj przejmować prędkością. Mamy pierwszy punkt orientacyjny, który się tutaj pojawia, żeby zdążyć na czas. I pojechaliśmy, ładnie tutaj jedziemy sobie, elegancko. Widzicie, że już troszeczkę wzrosła prędkość, no bo jedziemy po prostu tutaj. Teraz będziemy za chwilę. O, i już dalej tutaj, prawda, widzicie trakcyjkę pociągu. I jedziemy sobie spokojnie. A tu mamy kamerkę pasażera, moi kochani. Czy ktoś chce zamówić sobie coś z Warsu, to możemy oczywiście tutaj sobie zasiąść, prawda? Także walkersi, tutaj dla was miejsce. Proszę bardzo, tutaj walkersi, tutaj Łuki Mąka, siadacie, macie tutaj stolik rewelacyjny, prawda? Także no mówię, możecie się tu rozgościć, prawda? A maszynista jedzie. Maszynista jedzie, kraker już tutaj zasuwa, prawda? No i tutaj mamy plan linii, także. O, a tutaj mamy widok z okna. Także zapraszam, możecie się rozsiąść. Macie miejsca dosyć. No, przejechaliśmy właśnie przez jakiś rozjazd tutaj, prawda? O! Tą kamerę chciałem wam włączyć właśnie. Gdzie możemy sobie, ja trochę się trudno przemieszczam pomiędzy kamerami, bo robię to myszką,
ale dlatego, że po prostu program, którym nagrywam ten stream, ma też po prostu takie skróty, zapomniałem ich wyłączyć. No i jedziemy, mamy tutaj z boku pociążek nasz wspaniały, on jedzie. Ustawimy sobie tak kamerkę, o, teraz widzimy sobie, możemy zobaczyć, jak nasz pociąg jedzie, tak wygląda nasza maszyna, która jedzie po szynach. Miejmy nadzieję, że nie będzie kary za niedojechanie. Pięknie wygląda ta maszynka. Właśnie tam właśnie widać, bardzo jest fajnie to zrobione. Widać, możemy sobie tak ustawić kamerkę, prawda? Różnie możemy sobie widzieć z różnych perspektyw. I przejeżdżamy przez przejazd kolejny. No i oczywiście ta kamera jest to kamera do przyłączania wagonów. Jeśli przyłączamy wagony, to tą kamerę używamy, bo ona nam wtedy pokazuje te spoiwa i wtedy możemy sobie. A tutaj jest kamera stacji. Też możemy widzieć nasz pociąg, jak się porusza. Tutaj cała linia jest tutaj wyświetlona. Także wracamy do kamery zewnętrznej. A tak sobie pojedziemy. Piękne widoki. No, bo to są najmniejsze detale. Ja mogę tutaj ustawić jeszcze w karcie większe, tylko nie chciałem tego robić na pierwszym streamie, żeby mi nie wywaliło czegoś. Pewnie jak się ustawi bardzo duże detale, to grafika będzie jeszcze lepsza. Więc mówię, ale robi wrażenie, jest to region. Widzicie, tam samochodziki jadą sobie, a niech se jadą. Co nas to... My podążamy do miasta. I tutaj pięknie, prawda, trochę zmienia na widok taki, bo żeby tej trakcji nie było widać. Gra, mówię, no gra jest świetna, bardzo dużo fanu daje, szczególnie osobom, które lubią jeździć pociągami, lubią ten temat, ja jakoś się lubię go. Jest to bardzo ciekawa kwestia, tutaj możemy sobie obserwować nasz pociąg, na razie się nic nie dzieje, trasę mamy bardzo prostą, jedziemy sobie. Jedziemy sobie do Leithen. Tu mamy, moi kochani, podgląd trasy naszej. I widzę, że jak tutaj mamy naszą linię wspaniałą. Także tutaj mówię, no jest, gra jest naprawdę fajna. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Jedziemy tutaj, zaraz ci pokażę, Marcinie. Zaraz ci pokażę, gdzie się rozsiadł Łukasz. Prawda? Już tu pokazuję. Proszę, tutaj się Łukasz rozsiadł z Ramonką. Tam, kurde, są jeszcze inni pasażerowie. I ruszamy dalej, moi kochani. A jedzie kraker oczywiście. Oj, znowu pod górkę lekko. Ale się nie łamiemy. Prędkość jest... O, możemy przycisnąć. To przyciskamy, moi kochani. Jak można przycisnąć, to kraker przyciśnie. Możemy przycisnąć. Nie zauważyłem tego. Ale nie aż tyle. O, i jedziemy sobie. Troszeczkę przyspieszyliśmy, jak widzicie. O, tam stoją na przejeździe. A nie. Myślałem, że stoją na przejeździe, ale nie. I będziemy mieli stację, moi drodzy, niedługo.
Czyli proszę bardzo, będziemy mieli stację i będziemy musieli zwolnić do 60, więc jeszcze troszeczkę czasu mamy. No, no, zaraz wsiądziecie, bo stacja będzie, to wsiądziecie sobie spokojnie. Spokojnie wsiądziecie zaraz, zaraz tam szykujcie się. Na peron trzeci wjeżdżam, także na peron trzeci się przenieście. Żeby wsiąść oczywiście. I za chwilkę zwolnimy do sobie bezpiecznie do 60. Bezpiecznie do 60, moi kochani. Żeby tam nas nie kusiło. I za chwilę będziemy stawać na stacji, moi drodzy. Semaforek poszedł. Pięknie. Musimy trochę docisnąć. Tam już będzie widać peron. I otwieramy drzwi. Teraz wam to mogę pokazać. O. I sobie ludziki wsiadają. Łuki Mąka wsiada teraz właśnie. I tam wszyscy ci, co chcą wsiąść, wsiadają sobie, prawda? Zobaczmy. O, jest już, kurde, widać. O, jest tutaj kobiecinka jedzie ze mną jakaś tutaj, prawda? A tu Kasia wsiadła. A to Kasia pewnie wsiadła. Tak, tutaj, prawda, mamy ten, mamy tutaj... O, i już możemy śmigać, moi kochani, tylko się... A, nie będę się przełączał na kamerę, tylko sobie po prostu ruszymy z tej kamerki. I możemy ruszać. Możemy ruszać, czyli musimy tak. Zwolnić hamulec. Pyk. I... Ruszamy. No moi kochani, to tutaj zwoje elektryczności mamy. Także. O, troszeczkę inaczej. O, kamereczka. O. A z drugiej strony. O. Tak. I sobie śmigamy. Możemy śmigać 60, więc się rozpędzamy. No, ty już jedziesz, Słonko, bo już wsiadłaś. Czekaj, gdzie ty siedzisz? Gdzieś tu siedziałaś. O, tutaj siedzisz. Właśnie tu okno na ciebie jest. A tam siedzi, kurde, Łukasz. Zaraz, kurde, z Mąką w następnym tym. Także jedziemy. Moi drodzy, oj. Hamuj, kraker, hamuj. Lekko prędkość przekroczyłem, moi drodzy, ale nie zauważyłem tego. O, już jesteśmy na dobrym torze. I znowu pod górkę, moi kochani, całe życie. Oj, to zaraz sprawdzimy bilet. Już idziemy sprawdzić bilet. Bilety do kontroli, dawać tu wszyscy. Konduktor, kondon kontrolę. Dobra, wszyscy mają, okej. Okay. Jedziemy. Trzeba trochę przyhamować.
Widzicie, tutaj w tej szybkiej jeździe nie ma żadnych konsekwencji za przyspieszenie prędkości. Oczywiście to potem pewnie się pojawi, ale jedziemy zarąbiście szybko. Najwięcej w tej grze jechałem 80 na godzinę, moi kochani. Także tutaj jest kwestia, no zobaczymy. Ale troszeczkę za mocno przyhamowałem. I będziemy mieli do 40 zwolnienie, więc nawet się nie pokuszę o. A dobra, pojedziemy. Pojedziemy trochę szybciej. Bo jedziemy pod górkę, to i tak trzeba szybciej się rozpędzić. Wiecie, jak to jest, nie? Trzeba machinę naszą wspaniałą rozpędzić. Muszę zwolnić, a zostawimy tak. Bo za chwilę mam tutaj, widzicie, pojawia się kreska, że będę musiał zwolnić do 40. O, no właśnie, właśnie, tak myślałem, dobra. Ulgowy, ulgowy, całodobowy. Ja mam całoroczny niewidoczny Łukasz w skrócie. No właśnie, tak. Łukasz przez U. Tak, moi kochani, teraz trzeba będzie. Dzwonić, ale nie aż tak. Bo będziemy mieć zaraz zwolnienie do 40. A ja nie lubię hamować raptownie. I jedziemy sobie, prawda? A przełączmy się na kamerę dojazdową. I nasz piękny składzik, już widzicie go. Jedzie sobie. I krakerek oczywiście w niebieskiej koszulinie. Powiększę wam, żebyście zobaczyli mnie. Tak siedzi kraker właśnie. Ja troszeczkę przegiąłem. Widzicie, krawacik elegancko. Nie pogadasz, nie pogadasz. Oj, 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 zaraz się zatrzymamy. Nie, nie, nie. Się zagapiłem lekko. Czyli teraz będziemy jechać z górki i to jest też taka rzecz, że trzeba bardzo uważać, bo tu prędkość nam będzie rosła jak nie wiem co. A mamy teraz 60, więc możemy trochę docisnąć. Czyli jak jedziemy z górki, od razu się szybciej rozpędza, nie? A tak mamy w kabinie dla kogoś, kto jeszcze nie widział kabinki. To jest moja kabina, moje centrum dowodzenia. Tu wszystko można robić też manualnie, nie? Na przykład zmniejszać prędkość. Czy włączać hamulec? Tutaj mamy hamulec. Tutaj mamy nasze prędkościomierze. Nasza moc. Mamy tutaj światła, mamy megafon, którego nie możemy użyć. Ale jest fajnie. Mikrofon, gdzie możemy powiedzieć halo, halo załogo. Także. O właśnie. Kotek, Czarek i rzeźnik. Miłych wspomnień jedzie. No proszę. A jak? A jak, moi drodzy? A, dobra, no, Marcin już do warsu poszedł, kurde. Oj, oj, oj. Panie Hawranek. Dobra.
Bardzo szybko nabieram prędkości, no bo jadę już trochę z górki. Następny checkpoint będzie tutaj. Pięknie, dzięki, że jesteście ze mną. Nie, do Warszawy akurat nie. Dzisiaj jedziemy do Leifen. No i nastawnik mi się przestawił. Niedobrze. Lecimy, lecimy, lecimy. Tak wygląda mój fotelik. Rewelacyjny, prawda? Gaśnica jest, także nie ma problemu. Oj, 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 panie krokerze. Hamuj, hamuj. Hamuj, hamuj. Jest, ale zimne. I już mamy następną stację. Mittelbrot, także już mamy następną stację, ładnie. Ale my się nie będziemy aż tak zatrzymywać. Pięknie, pięknie. O, możemy podziwiać widoki. Jak i napisy zakazujące na pociągu. O. Takerze, zwalniamy. A, teraz to przegiąłem zdrowo. Na razie, moi kochani, to ja się tym w ogóle nie przejmuję, tym prędkościami. Bo tutaj w tej szybkiej jeździe nie ma takiej potrzeby. Natomiast jak już będę nagrywał streamy z konkretnych misji, to wtedy jest to bardzo ważne. No i za chwilkę będziemy mieli jakiś peron. Za chwilę będziemy mieć jakiś peron. Właśnie, właśnie. Już widzimy peron. Już widzimy peron. Ja się przełączę na kabinę. I powoli schodzimy. Schodzimy na peron. Jeszcze przejazd. Spokojnie z prędkością 40 na godzinkę wjeżdżamy sobie na peronik. Mamy tutaj peron. Spróbuję się ładnie zatrzymać na końcu. Peronik jest. Wjeżdżamy.
otwieramy drzwi. Wpuszczamy ludzików. Jazda, gwiazda, jazda, gwiazda. Piwo jest oczywiście, jest zimne. Moi kochani, jesteśmy na stacyjce naszej wspaniałej, tutaj zaraz wam pokażę. Tutaj właśnie wsiada jakaś tutaj, prawda, elita. Wsiadają tutaj nasze klienty, czyli pasażerowie. Moi drodzy, fajnie, że jesteście, kurde, super się jedzie. Jak odbiór transmisji, bardzo dobrze, bo tak się zastanawiam właśnie, jak tutaj mogę z wami chwilę jeszcze pogadać, póki drzwi się nie zamkną. Już się zamykają i ruszamy, zwalniamy hamulec oczywiście i ciśniemy do przodu. A zobaczymy sobie takie tak boczkiem, jak będziemy jechać. Opuszczamy stację. Także się rozpędzamy. Widzicie, semafor zmienił się na czerwony po naszym przejeździe, a to dlatego, że właśnie tak na tym polegają te semafory, że one mówią, że następny fragment jest zajęty. I teraz spokojniutko sobie rozpędziliśmy się nieźle. No. I tu możemy 8 dyszek pocisnąć, więc ja rozpędzę maszynkę. I ciśniemy, jak widzicie, trochę szybciej. Jedzie kolej przez miasto. Mijamy tutaj wioski, prawda? Piękne góry za nami, znaczy przed nami, chciałem powiedzieć. Piękne góry, o, mosty. Także jakby ktoś chciał palety na skup drewna, to tam leżały. Proszę podjechać tutaj. Niestety DJ Cracker się tutaj nie zatrzymuje. Także tutaj jedziemy. Jedziemy na wycieczkę. O, już tu widzę, że... A co tam? Pociśniemy trochę. Tu jest chatka wuja Toma. Moi kochani, będziemy teraz mijać chatkę wuja Toma. Tutaj po prawej stronie. A po lewej to jest dom jego sąsiadów. Moi drodzy. Także moi kochani, jedziemy. Cały czas ruszamy. Ja zobaczę tylko na moją trasę. Troszeczkę przegiąłem, ale już jesteśmy na dobrym poziomie. No i widzicie, zaraz będziemy musieli zwolnić do 60. A on sobie powoli zwalnia, więc nawet nie powoli. Ale teraz będzie sobie zwalniał, więc niech sobie zwalnia. Także zaraz tutaj będziemy musieli troszeczkę zwolnić, ale za chwilę przyspieszyć, także... I piękne trasy. Moim zdaniem grafika jest całkiem spoko. Całkiem przyzwoicie to wygląda i całkiem przyzwoicie się tutaj jeździ. Oj, pięknie. Udało mi się zwolnić. Żeby się tutaj za bardzo nie poddawać.
O, jest. I ten. A w tym. A w kolejnym przedziale, moi kochani, ten, nie? Jedzie Gracjan i jego zapis nutowy piosenki o Siusiaku, nie? Także też jedzie Gracjan. Wszyscy jadą tym pociągiem, moi drodzy. Przejazd kolejowy kolejny. I piękna. Proszę, jakie lasy. Wybrałem taką scenerijkę ładną. Tutaj troszeczkę za wolno jedziemy. Trzeba pocisnąć go trochę. Jedziemy. I już 7 dyszek. Także jeszcze troszeczkę dowalimy do pieca. I ciśniemy, moi drodzy. Piękne, naprawdę piękne scenerie. Tutaj jakaś droga nierowerowa. I jedziemy sobie prędkością Konstans. Tutaj będzie 50, potem zwolnienie, ale to sobie zwolnimy. I zobaczmy, jak nasza wspaniała lokomotywka jedzie po lesie. Proszę. I znowu rzut na krakera. Tu jest kraker w niebieskiej koszuleczce, krawaciku. Oj, panie Magellanie. Mam jakieś niespodziewane zwolnienie, ale to wynika ze znaków. Nie spojrzałem. Oj, kurde, kochani, fajnie się tu jedzie. Jakieś nieoczekiwane zwolnienie do 40 mnie spotkało, dlatego taki bubble strzeliłem tutaj, że tak powiem. I zobaczmy. No i moi kochani, z tego co widzę, to ostatnia stacja przed nami. Ostatnia stacja przed nami, z tego co mi pokazuje tutaj wykaz moich zadań, bo mamy się zatrzymać w Leithen na peronie pierwszym. Ja sobie w lesie jakąś tutaj zrobiłem postojówę, ale już się poprawiam. Tutaj wybitnie się pomału jedzie. Kawa, herbata, soki. Czy może coś ciepłego? Nie ma chętnych. Wracamy do lokomotywy. Teraz 50, możemy sobie pozwolić na 50 prędkość. Jest jakiś peron, ale my to walimy, bo my się tu nie zatrzymujemy.
Jak tam, moi kochani, jeszcze wytrzymujecie z DJ-em Krakerem za sterami? Teraz DJ Cracker może pocisnąć, bo mamy do 70, także pociskamy, będzie pod górkę to. I mamy ładną prędkość, możemy sobie bardzo dobrze. Bo moi kochani, teraz będzie stacja docelowa, tak mi pokazuje nasza tutaj. O, tu jesteśmy my. Taki zielony pociąg, podążamy. Prędkość mam w miarę wyrównaną. Więc możemy sobie zobaczyć. Nasz pociążek jedzie. Tutaj, prawda? Piękną prędkość mamy ustawioną. No i tak jak mówię, tutaj mamy całą linię naszą, tą, po której się poruszamy. Tutaj możemy sobie ją powiększać i zmniejszać, żeby widzieć całą. Oczywiście. Jedziemy. A pojedziemy sobie tutaj, o, taką kamereczkę sobie ustawimy, żeby popodziwiać piękne drzewa, piękne choinki, moi drodzy, co prawda już po świętach, ale popodziwiajmy piękne widoki. Zobaczmy, czy tam Kasia jest, jest, Kasia siedzi. Łuki i Mąka też są, także wszyscy są na pokładzie. Moi drodzy, jedziemy do stacji docelowej Leithen, peron pierwszy nas czeka. To się okazuje, że to chyba nie będzie ostatnia stacja, ale nie wiem czemu. Zresztą zobaczymy. Peronik już niedługo mamy, a bo to nie będzie Leithen, to będzie stacja pośrednia jakaś. Kochani moi, czyli jeszcze jedziemy. Macie jeszcze siłę, żeby jeszcze trochę pojechać. I już widzicie peron, spróbuję zahamować z tej kamery. Nigdy tego nie robiłem. Ale czego się nie robi dla widzów? I stanęliśmy, otwieramy drzwi, zobaczymy jak tutaj stanęliśmy, czy ładnie, czy pięknie. Oj moi kochani, cudownie stanęliśmy, cały pociąg stoi na peronie, nieraz mi się zdarzało, szczególnie w pierwszych przypadkach zdarzało mi się pół pociągu zostawić za peronem, ale teraz to pięknie stanął, ładnie tutaj, o. O, Kodzak wyszedł, Kodzak jechał z nami. A nie, Kodzak dopiero będzie wsiadał? Nie, co? Kodzak się skołował i kołuje nad peronem, także. Kodzak, no, wsiadasz czy nie wsiadasz?
Kozak nie zdążył wsiąść niestety, no szkoda, szkoda, szkoda. I ruszamy dalej. Pełna prędkość, bo 70 możemy uzyskać, także pełny szlif tutaj po torach. I ciśniemy, 70 możemy pocisnąć. I znowu pod górkę, całe życie pod górkę, prawda? Oj, 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 nie, 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 oj, 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 dobra. Już się poprawiłem i jedziemy, zapierdzielamy, można rzec. Fajnie, fajnie, że jesteście, mega wypas. Ja tutaj wam tylko mogę powiedzieć, że góry są piękne w tym roku. Jak sami zobaczycie sobie, zobaczcie sobie jakie piękne góry. Widoki są tutaj piękne, te trasy są bardzo ładnie zrobione. Jeździłem tylko po Niemczech na razie. Ale myślę, że reszta też jest... też jest dość tak... Plan będzie mieć 60, więc wolę tutaj sobie. A Jack Sparrow. Jack Sparrow ten. Jack Sparrow to jest ten. To jest właśnie konduktor, nie? Jack Sparrow. Nie? Jack Sparrow to jest konduktor. I za chwilę właśnie Jack Sparrow sprawdzi bilety. Jack Sparrow idzie sprawdzać bilety. Hello. Tickets, tickets please. Tickets please. Tickets please. O. Tutaj jest, moi drodzy, miejsce, stajecie i was katapultują. Także uważajcie na to miejsce z żółtą ramką, nie? No. I jedziemy, jedziemy, moi kochani. 60 możemy, czy jeszcze troszeczkę możemy pocisnąć. I jedziemy. A co tam? Jak to w pewnej piosence, jedziemy na przekór czasom i ludziom też. Także ciśniemy, ciśniemy. Znowu pod góraczka podjeżdżamy. Jedziemy sobie pięknie przez góry, lasy i właśnie, właśnie, także pięknie, pięknie, no i jedziemy sobie, trochę możemy pocisnąć jednak, bo tą lokomotywą wam powiem się bardzo spoko jeździ, nie? Znaczy najłatwiej w zasadzie, nie? No jeszcze kiedyś, bo
swój akurat osobowy jest pociąg, ale mówię, jeszcze towarowe i te wszystkie ogarniemy i jak ogarnę to, to zrobimy streama z tego. Oto dzisiaj będzie chyba najdłuższy mój stream do tej pory. Nie wiem jeszcze, ale raczej myślę, że tak. Jakiś długi odcinek teraz między stacjami. Jademy. Jakiś peronik tutaj jest, ale to kraker się we wioskach nie zatrzymuje, także my jedziemy przez wielkie miasta. A propos przestrzeni pomiędzy miastami, to ponoć w Chinach pomiędzy jednym a drugim miastem jest 1000 km, nie? To jest szok. I jedziemy sobie, prawda, ładne góry tam mamy, jesteśmy już na górze bardzo wysoko, bo jak widzicie tutaj tam na dole, no nie chcielibyśmy spaść z tej wysokości, prawda, także nie wychylajcie się, proszę nie wychylać się. Dowalimy troszeczkę do pieca. Albo bardziej powinienem powiedzieć, zwiększmy napięcie, słów cięcie, gięcie. Itp. Itd. Fajnie, że jedziecie ze mną, jest mi bardzo przyjemnie. Z tego powodu mam pytanie techniczne, moi drodzy, czy czat się wyświetla podczas streamu? Panie Rezyseze, wyświetla się czat podczas streamu, panie Rezyseze? To pytanie techniczne zupełnie, ale ładnie, uzyskaliśmy taki konstans prędkości. O, i mamy station. Jest station następny. Dobrze. Jedziemy sobie powolutku. O, no i Łuki Mąka, dziękuję wam za informację. Za to darmowe napoje już wam niosę. Proszę, darmowe napoje. Raz i dwa. Dziękuję. I jedziemy, moi kochani, dalej. Jedziemy. Mamy tutaj stację niedługo. A przełączymy się na kamerkę tą. A co? Czemu nie? No i bardzo fajnie, że to tak wygląda fajnie. Widzicie, bardzo ładne te miasta są zrobione, bardzo ładnie. Ktoś pomyślał. Pewna moja pierwsza gra, którą kupiłem i w którą gram, kurde. Jeszcze streamuję dodatkowo. No, nieładnie. Zwolnijmy. Nabraliśmy jakiejś takiej prędkości sensownej. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście, bo jesteście moją ulubioną widownią. Nie ma tutaj żadnego LD, ale tak po prostu. Pierwszy mój streaming z gry i myślę, że nie jest chyba najgorzej, powiedzcie sami. Fajna rzecz.
A wiesz, że się raczej nie wykoleiłem, ale jak pierwszy raz zrobiłem scenariusz z kariery, to pierwsze co zrobiłem, to dupnąłem w pociąg, bo myślałem, że muszę już jechać i po prostu na drugim torze miałem semafor czerwony i miałem zajęty drugi blok i po prostu wjechałem na ten blok, a tam odjeżdżał pociąg i było dup i niestety. To takie moje pierwsze zetknięcie się z czołówką. To była czołówka po prostu. Także nie wykoleiłem się, ale znaczy wykoleiłem się siłą rzeczy, bo czołówkę zrobiłem, także. Ale jest fan, uwaga, peronik. Peronik się zbliżamy. Muszę wytracić prędkość troszeczkę. A jak jedziecie z górki, to jest trudniej wytracać prędkość, także. Bezpiecznie i sobie tutaj tylko kamerkę sobie troszeczkę, o, żebym widział peronik, jak tutaj się plasuje, żeby ładnie wjechać tutaj na peronik, a troszeczkę już będziemy zwalniać. No nie będę się wykoleił, zresztą tutaj ciężko się wykoleić, wiecie? Ale znaczy ciężko wykoleić, no bym musiał przekroczyć mega prędkość, a tego nie chcę robić, zwolnimy hamulec. Ale powiem wam, sterowanie jest kociamber, o właśnie, kociamber, to może być dobra nazwa do drinka sprzedawanego w Warsie, kociamber. Bardzo dobre. Zamykamy drzwi. Czy one się same zamykają akurat w tym pociągu? O, tak. I ruszamy dalej, moi kochani. Ruszamy dalej. Bardzo fajnie są odwzorowane dźwięki tutaj w tej grze. Muszę wam powiedzieć szczerze. I już jedziemy. Teraz będzie z górki na pazurki. No właśnie, widzisz, no nie śpiewa, znaczy w zasadzie no można powiedzieć, że nuci, bo to takie bardziej nucenie jest. Teraz będzie ciężko uzyskać prędkość taką, żeby można było sobie chociaż spada ładnie tutaj elegancko. Bo jak on będzie zjeżdżał z górki, to będzie pędził jak nie wiem. No właśnie. No prędkość mam fajną, także. O, pozwolę się też napić wody. O, maszynista też człowiek. Wody się musi napić. I zauważycie teraz, jak będzie chodź z górki, to automatycznie będzie przyspieszał, nie? To jest takie. Jeszcze tego nie widać, bo jeszcze nie wjechaliśmy, ale. O, i tutaj widzicie, są rozjazdy, to jest jakaś stacja, ale jak Cracker mówi, że no nie zatrzymuje się po prostu na stacjach. I zaraz zobaczycie, jak zacznie przyspieszać ten pociąg. Już delikatnie przyspiesza. Pojedziemy już z górki, moi drodzy.
Gdzie jedziemy z górki i on automatycznie przyspiesza, pomimo tego, że nie włączamy biegu, nie? Tutaj żadnego. No, elegancko, elegancko. Fajnie, że jesteście. Że mi się nie zatrzymał tylko. W lesie, w lesie. O, już mamy stację. Ajajajajaj, panie maszynisto. Tak, tak to jest, moi kochani, jak się jeździ z górki. To jest taki patent właśnie, że... Tak, tak, tak. I teraz właśnie z górki. Jedziemy, mamy już stację następną, Rife. I to chyba będzie przedostatnia stacja. To będzie przedostatnia, przedkońcową, tak myślę. Nie wiem, czemu nie wyświetla się cała trasa, to tego jeszcze nie jestem w stanie ogarnąć. Ojej. Ale wiadomo, to pierwszy mój stream, ale i tak jest chyba nieźle, przyznacie sami. Jedziemy, tutaj piękna droga. No i tak właśnie, 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 pyska, dawaj pyska, pyska, dawaj pyska. Ja jadę dzisiaj, a mój kolega zaś na Fuerteventurę leci dzisiaj, Daniel Onboardzik leci, zapraszam też na jego streama. Także dzisiaj kolej i w powietrzu też się dzieje. Będziemy mieć peron. No i wjeżdżamy na peron, także... Wjedziemy, tam jakiś biznesmenik idzie, moi kochani, to pewnie jest Kononowicz, pan. Majora nie widzę na razie. Otworzyliśmy drzwi dla gawiedzi. Prawda, tu o, pięknie stanąłem, cały na peronie. Ojdzie tutaj panienka z okienka. No, no, właśnie, właśnie. To jest to, iż człowiek ci uczy całe życie. Taki jest właśnie Łuki Mąka, właśnie tak jest. Kurczę, że człowiek się po prostu uczy całe życie. No właśnie, tak, właśnie ten, właśnie jego sekretarka wsiadła, teraz Konona. I teraz będziemy ruszać, moi kochani. Wydaje mi się, że to już będzie ostatnia stacja. Nie wiem, czemu nie pokazuje mi. I dociskamy, ja zawsze dociskam, żeby się ładnie rozpędzić tutaj przed milionami oglądaczy. O, weźmiemy sobie taki kadr. Oj, troszeczkę się rozpędziłem, ale
Mówię, teraz to nie ma znaczenia w tej szybkiej jeździe, ale w graniu kariery ma to kolosalne znaczenie. A się rozpędziłem, dziada, kurde. O, i będziemy mieli most. Będziemy za chwilę mieli most, bo te znaczniki to jest most po prostu, które się tutaj pojawiają. No i stacja będzie Lightland. Jesteśmy już na miejscu prawie, panowie i panie, moi drodzy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Lightland przed nami, ale jeszcze będzie tutaj, aż do niej mówiłem, bo troszeczkę się zwolniło. I mamy tunelek. Wjeżdżamy w tunel. Wszystkich bojących się uprasza się o niepatrzenie. Ale lecę z górki na pazurki, moi drodzy, i to aż dosłownie. Ale się rozpędza. Nawet na bezbiegu się rozpędza, także muszę jakoś tutaj zapanować nad tym. Za chwilę będziemy mieli peron i to będzie nasz ostatni peron. Wjedziemy na niego sobie. Ustawimy sobie tak, troszeczkę się zbliżymy. O. Bo za chwilę moi kochani. Nie, troszeczkę zwolnić. Najtrudniej jest, jak się jedzie z górki, moi drodzy. Najtrudniej. Jest realistyczna, jest, bo no jak sami widzicie, w ogóle nie przyspieszam, a jadę jak powalony, trochę muszę zwolnić, bo chcę wjechać tak fajnie na ten peron ostatni nasz, wspaniały. Widzicie, z Konstancą cały czas przyspieszam, no bo jedziemy z górki, tak? Bardzo realistycznie są te odwzorowane te mapy tutaj, ponieważ widzicie, jak zjechaliśmy z góry, to teraz góry mamy u góry. Tak, górę mamy u góry, dobry też jestem. Nie mogę zbytnio przyspieszać, bo mi zaraz tutaj. O, już mamy peron. Teraz, kochani moi. I dojechałem do Lightland, tak jak miałem tutaj. No właśnie. Nie trzeba mieć biletu. O, Łukimonka bez biletu jedziecie? Nie wiedziałem. To już zaraz idzie Jack Sparrow do was. Zaraz będzie mandacik. O, i mamy. Dobra robota, ukończyłeś scenariusz szybkiej jazdy, moi kochani. Także dziękuję wam, że byliście, dziękuję wam serdecznie za to, że byliście. Dojechaliśmy do Lightland, moi drodzy. I oczywiście fajnie się tutaj z wami podróżowało. Niedługo będę robił trasy też kariery, wtedy będzie więcej jakby innych po prostu tras i sobie pojeździmy, ale dzisiaj fajnie, że byliście, że mogłem z wami tutaj pojechać sobie fajnie pociągiem w sam raz. Gra mnie naprawdę wciągnęła i dobrze, że mogę grać, bo mogę grać, można grać w tą grę offline, jak się ostatnio dowiedziałem, także czasami jak mi się gdzieś tam będzie nudziło, to mogę sobie także pięknie. Ja też dziękuję serdecznie, także słuchajcie, no fajnie to
wyglądało. Chętnie sobie potem zobaczę tego streamka, jak już się na kanale pojawi. Fajnie się jechało, naprawdę super. Osobiście uważam, że jest to świetna gra. Polecam, naprawdę polecam grać. Polecam grać i po prostu się skupiać na tym. Jeszcze będą inne lokomotywy, oczywiście wszystko będziemy streamować. Będę wysyłał wam zaproszonka, jeśli tylko chcecie, do streamów moich. I oczywiście będziemy jeździć jak najbardziej różnymi typami pociągów. Także się cieszę, że wam się podoba. Ja ze swojej strony wam dziękuję i pozostaje mi zaprosić was na kolejne wojaże w tejże grze i kolejne rzeczy, które kolejne będziemy odkrywać, kolejne trasy, które tutaj nam dali. Jest tutaj też taki kreator tras, gdzie można sobie samemu utworzyć trasy, ale jeszcze tego nie opanowałem. Bo tego jest, moi kochani, naprawdę dużo i czasami człowiek się po prostu nie da rady wszystkiego ogarnąć naraz. Ale chciałem ci taki streaming zrobić ładny. Mam nadzieję, że mi ładny wyszedł. Z tego co widzę, to wygląda to całkiem przyzwoicie. Jeszcze zobaczę sobie potem, jak już się wgra na mój kanał. Dziękuję serdecznie wam, że byliście. Dziękuję, że siedzieliście w przedziałach tegoże składu. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie wszystkich was. I Cracker, dziękuję wam za dzisiejszą jazdę. I do następnego kolejowego tym razem. Do następnego kolejowego. Trzymajcie się. Cześć.